Cześć. Tu kulturki. Czyli? Ja. Mama. I ty. Ola i Maja. I mama. Jeszcze mama. Kulturki. Dzisiaj więcej niż jedna książka. A dokładnie. Pięć książek. Czyli dalszy ciąg przygód bohatera, którego już poznaliśmy. A będzie to... Dziennik Cwaniaczka! Czyli Cwaniaczek. Gref Kefli. Dokładnie. Autorstwa? Jeffa Kinney. Dziewczyny, powiedzcie mi na początek, o których książkach będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Roderick Rządzi, Wszystkiego, Ubaw popachy, Przykra prawda i Biała gorączka. Okej. Okay. Maja, przypominam, kto to jest Roderick, bo ten Roderick Rządzi mnie tutaj zafascynował. Roderick to był brat Grega starszy. Okay. A ja pamiętam też takiego jednego bohatera, Maniego, to był młodszy brat. Okej. Okay. Bo Roderick chyba zdawał już maturę, bo kazano mu kupować książki do matury, a on sobie zamiast tego kupił tatuaż z napisem Brudna pielucha, po pieniądze, które dostał od taty na książki do matury, kupił zamiast tego tatuaż z napisem Brudna pielucha. Dobra, a powiecie kapeli. Nam tak w skrócie, o czym są te pozostałe części? Tak. No, to jest właśnie o tym chłopcu. Te wszystkie części są o jednym chłopcu, tym Gregu Hefle, tym właśnie o Gregu Hefleniu. I on też był, jak rozmawialiśmy też o tym już, on też był uzależniony według mnie od gier, bo wszędzie chciał grać. Nie chciał się poruszać na powietrzu. Co? A w jednej części tata kazał mu pływać. I on mówi tak. Nienawidzę pływania. Raz, trening właśnie pływania wypadł w jego urodziny. Ale zamiast tych, jak to się nazywa, życzeń urodzinowych, dostał mocne poklepywanie po plecach i rzucanie w niego skórkami od pomarańczy. A potem nie miał już siły pływać. Ale to i tak nie zmieniało faktu, że był najgorszym pływakiem. Ale on też raz mój tata kazał trenować piłkę nożną. I chciał go wysłać, żeby... Czyli trochę jednak się poruszał. Nie tylko gry komputerowe. Ale nie, bo on jakby chciał to zrobić, a kiedy on już usiadł, żeby pograć w tę grę, ten tata wszystko psuł i mówił, wyjdź na dwór. No to chyba dobrze tato mu wyradzał, co? No właśnie tak, ale on ciągle tak czekał. No, chyba nie było tak źle. A jeśli tylko... On się zakochał w dziewczynie. Nie. Hills. On się nie zakochał w dziewczynie Holly Hills. Według Mai się zakochał jednak. On chciał mieć dziewczynę. On się nie zakochał. On chciał mieć dziewczynę, żeby wypaść dobrze przed wszystkimi chłopakami w jego szkole. Ale właśnie najlepszą dziewczyną, najładniejszą dziewczyną w ich szkole była... Czwartą najładniejszą. I on tak chciał, żeby ona była jego dziewczyną. No tak, bo ona była niezajęta. A wszystkie najładniejsze już były zajęte przez innych chłopaków. No właśnie też nie rozumiem. I co, jak to się potoczyło z tą Holly Hills? Jest tam w tych częściach wytłumaczone? Tak, że robił, że akurat kiedy spotykał Holly Hills, było wszystko najbardziej obciachowe. Na przykład, kiedy jechał w Wielkanoc do kościoła, to usiadł przypadkiem na uchu czekoladowego syneczka Mannego i ubrudził sobie spodnie czekoladą. Nie chciał wejść w nich, bo powiedział tak. Nie chcę, żeby Holly Hills przypadkiem nie zastanawiała się, czy przypadkiem nie narobił w gacie. Było trochę takich znowu śmiesznych. I Roderick chciał, bo Roderick nienawidził tej mszy. I chciał mu oddać swoje spodnie, ale zamiast tego ta mama ściągnęła mu spodnie i zawiązała na majtkach jej różowy sweterek. I on powiedział tak, w końcu nie wiem w czym gorzej wyglądałem. W ubrudzonych spodniach z czekoladą, czy w różowym sweterku mamy.
Maja, jaka była twoja ulubiona historia z tych części? Moja ulubiona to było kiedy on powiedział, że jego taty ma 3 synów, którzy wychodzą na powietrze, a kiedy bardzo dużo ćwiczą, wychodzą na powietrze, oni tego nawet chcą. A nasz tata, kiedy przychodzi do domu, patrzy i patrzą się, co robią jego synowie. I co robią? No, siedzą przed komputerami i telewizorami, nawet Manny. Nawet Manny, on siedzi przed telewizorem ciągle. Okej. Okay. A oczywiście rodzice traktują go ciągle jak małego bobaska. I oni chcieli mieć jakiegoś zwierzaka, na przykład psa, w jednej części. I słodzik go nazwali i posłali Rodrika po miskę z wybrawerowanym... A co to był za zwierzak? Pies z wybrawerowanym imieniem Słodzik i przyniósł ten Rodzik z napisem Smrodzik. I tak mu się pomyliło. I on im tak... A pamiętacie, jak cwaniaczek mył samochód taty? A no tak, dlatego, że on dostał naklejkę ucznia tygodnia i chciał ją nakleić na jakimś... Można było nakleić ją na samochodzie. I tata właśnie sobie kupił nowy samochód i on bardzo chciał nakleić na samochodzie taty i się zapytał tato, czy mogę nakleić na swoim samochodzie, bo na mamy by było za mało widocznie. On powiedział, że nie ma mowy, bo jeszcze mu ublodzi samochód. I wtedy dał tą naklejkę Mannemu i powiedział tak: Manny, możesz robić z nią co chcesz, daj sobie ją na jakiś samochodzie lub coś w tym stylu. Ale Manny dał sobie na samochodzik, a centralnie na maskę samochodu taty. No i wtedy on próbował zmyć tą naklejkę najpierw wodą i mydłem, ale się nie dało, bo to był bardzo mocny klej. I potem zaczął takim drapakiem i potem pomyślał tak: tata będzie jeszcze bardziej szczęśliwy, jeśli zdrapie mu jeszcze kupy i zdechły robaki na jego samochodzie. Zdrapał wszystko i polał wodą. No wyobraźcie sobie, jak wygląda samochód podrapany drapakiem, zmywakiem, drapakiem takim do naczyń. To już zostawimy może wyobraźni. No i ja potem on polał to wodą i wtedy zeszedł cały lakier. Być może. No. Jakieś jeszcze macie fajne historie? Tak, takie, że były dzieciaki, że były zwierzaki siciaki i on tam miał swojego chihuahuę. Nie mam się go zapytała. A co to jest chihuahua? Chihuahua. Taki pies. Chihuahua. Taki pies. Ja bym miał dwa chyba. Jak wygląda chihuahua? Chihuahua, nie pamiętam. Taki chihuahua, taki malutki piesek, co? No i on w takiej klatce siedzi i on kupuje mu różne rzeczy. W klatce go trzyma? Nie, on już ma tam... nie. I wiecie, za te punkty moja chihuahua ma już willę z basenem kulkowym i zjeżdżalnią łącznie z jakimiś 194 ubrankami. Bo chihuahua często w ubrankach ludzie ubierają, prawda? No tak, i oni tam mogli kupować. On tam mógł kupować, ale skończyła mu się wirtualna gotówka i chciał poprosić o nią na urodziny. I mama mu dała. I on bardzo chciał mieć taką grę Zakręcony czarownik. Jak był na tej piłce, no to grał. No to tak. On zaproponował i trzeba było wybrać nazwę dla drużyny. On zaproponował, żebyśmy się nazywali Zakręceni Czarownicy, bo wtedy producent gier byłby naszym sponsorem. Ale jeden z ludzi z chłopów powiedział, żebyśmy się nazywali Czerwone Skóry. Są dwa powody, dla których to jest głupi pomysł. Jeden. Tak nazywają się koszykarze. Dwa. Nasze stroje są niebieskie. Faktycznie. A powiedzcie mi, dziewczyny, może Maja teraz, kto jest twoim ulubionym bohaterem? Moim ulubionym bohaterem była Holly Hills. Dlaczego? Bo była fajna. Ciągle mówiła: jestem Holly Hills. Jestem Holly Hills. No, ani na ty tam nie powiedziała. I coś jeszcze? Ciągle, ale ja tylko powiem, co ona mówiła. Ciągle mówi tak: jestem Holly Hills. Nie, ona tak ani razu nie powiedziała. Jestem Holly Hills. Oj, chyba nie. Niekoniecznie. Ola, powiedz nam, kto jest twoim ulubionym bohaterem. Moim ulubionym bohaterem jest cwaniaczek. Czyli główny bohater. Jam jest cwaniak. Albo
Holi, holi. Ona lubi cwaniakować, dlatego lubi cwaniaczka. Holi, holi, help. Maju, ty masz jakieś ulestwo. To powiedzcie mi w takim razie, dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w tej książce, poza bohaterami. Mi się podobało, że... W tych książkach dokładnie. W tych książkach, o przepraszam. No bo ty zawsze zadajesz to samo pytanie i do tego już się przyzwyczaiłaś. Tak. Ja. Już na pamięć mówię. Oj, mamo, mamo. Zatem... Mi się najbardziej podobało w tej książce, że... On szedł i wypadły mu z nogawki brudne gadki. A potem na przerwie poleciało z mikrofonów. Dzień dobry, z recepcji. Poprosimy o odbiór blizny, bo na korytarzu znaleźliśmy majtki, których było napisane Greg H. Nie, ale to było tak. Prosimy... Na korytarzu znaleziono brudne gacie z napisem Greg H. Prosimy o odbiór bielizny. Czyli co, taka jedna historia się, Maja, tobie najbardziej podobała? Bo on był śmieszny. Śmieszna historia. A tobie, Olu, co się podobało? Mi się podobało takie coś... Mi się podobało takie coś. Na początku Rodrik rządzi. Manny ostatnio namalował w przedszkole rysunek przedstawiający dwie krzyczące osoby. Rodzice doszli do wniosku, że rysunek przedstawia ich! I teraz grochają przy Mannym jak dwa gołąbki. Kocham cię, mały! Ja też cię kocham! Ale tak naprawdę ten rysunek przedstawia mnie i Rodrika. Tydzień temu pobiliśmy się o pilota do telewizora i Manny to widział. Na szczęście rodzice nie muszą o tym wiedzieć. Czyli co, znowu dużo zabawnych historii, dużo takich życiowych przypadków z domu i ze szkoły, które na pewno każdemu się zdarzają. Każdemu. Nie, że wypadły brudne gacie, to nie każdemu. Ale myślę, że warto... Nikomu, komu znam, jeszcze nie wypadły brudne gacie. Takie śmieszne historie warto zbierać, prawda? Może kiedyś ktoś z was napisze taki dziennik, który będzie takim zbiorem śmiesznych, życiowych historii i który pewnie i później będzie mógł wydać pod tytułem Dziennik Aleksandry. Nie! Dziennik Mai. Nie! Myślę, że to było bardzo śmieszne, chociaż szczerze przyznam, że no, nie życzę nikomu aż tak historii śmiesznych, jak przeżywał cwaniaczek, bo faktycznie niektóre nie były dla niego zbyt przyjemne i... Jeszcze jedna ważna rzecz, która mi się najbardziej podobała, jedna z najbardziej. Mhm. Że on na imprezie małego Seta z Nelly wszedł na drzewo. Manny rzucił kocyk dla Seta z Nelly na drzewo i on musiał go zdjąć i ubrał akurat za duże spodnie Rodrika, bo nie miał żadnych czystych, depał się na drzewo i on utknął na drzewie i poczuł, że spodnie zaczynają spadać mu z tyłka. Zaczął krzyczeć pomocy, pomocy, ale źle zrobił, bo akurat wtedy spadły mu spodnie z tyłka i wszyscy zobaczyli jego majtki. Ale akurat na jego nieszczęście miał na sobie majtki z Wonder Woman. Czyli no, na to też warto zwrócić uwagę, że historie, które czasami dla nas są bardzo śmieszne, dla osoby, która bierze udział w takiej sytuacji, no niekoniecznie są śmieszne, tak? I tutaj poprosimy was o to, żeby czasem wczuć się w taką osobę, której się dzieje coś śmiesznego. I warto się zastanowić, czy dla niej to jest też taka śmieszna historia. Może dla niej to jest coś, co teraz będzie rozpamiętywał przez wiele dni, wiele godzin. To jest tylko napisana książka, a nikomu się nie zdało. Nie, ale no, czasami są takie historie, prawda, które przeżywacie na co dzień, śmiejecie się z czegoś. I pamiętajcie, że jeśli w tych sytuacjach biorą udział wasi koledzy, wasi znajomi lub po prostu inni ludzie, to oni mogą czuć coś zupełnie innego, tak? Mogą się wstydzić, mogą
być smutny. Może to być dla nich nieprzyjemna sytuacja, więc warto o tym pomyśleć i czasami nie śmiać się z takiej historii, bo to, że nam się coś wydaje śmieszne w pierwszej chwili i w książce faktycznie jest śmieszną sytuacją, w życiu no nie zawsze takie jest, prawda? Ale też bardzo polecam jakąś książkę Dziennik Cwaniaczka. Oczywiście. To jest widocznie świetna książka, po prostu idealna. Rozrywka. Dziennik Cwaniaczka najpierw zaczęła słuchać Maja, a ja potem... Maja akurat słuchała książki, ja przyszłam do domu, usiadłam obok niej, zaczęłam budować i posłuchałam. Ale to śmieszne, ale super! Muszę sama tego posłuchać. Maja była ambasadorem Cwaniaczka w naszym domu. A mama ciągle, dziewczyny, nie słuchajcie już tego Cwaniaczka. Dziewczyny, mam już dość tego Cwaniaczka. No, przyznam się, że tak czasem już było, że prosiłam o zmianę książki. Ale się nie zmieniła. Tego akurat Cwaniaczka słuchałyśmy w formie audiobooka. Natomiast na pewno już wkrótce dziewczyny sobie też go przeczytają. To jest taki jakby komiks. Taki jakby komiks. I polecamy wszystkim dzieciakom, bo naprawdę można się nieźle pośmiać, dobrze pobawić przy tej książce. Także wszystkie tomy Cwaniaczka są godne polecenia. To pa! Pa! A teraz, jak słychać, kończymy ten odcinek i mówimy Wam pa, pa! Do usłyszenia. Pa, pa! Pa!